Witam serdecznie, Joanna Palińska. Chciałabym pokazać, jak stworzyć quiz na stronie Quizzes. Wchodzimy na stronę www.quizzes.com. Na początek, rozpoczynając pracę, musimy stworzyć swoje konto. Gdy konto już będziemy mieć, będziemy klikać w prawy górny róg. Loguj się. Gdy konta nie mamy, klikamy w tym miejscu. I konto zakładamy. Wybieramy opcję, że jesteśmy nauczycielem, wpisujemy swój adres e-mail, swoją nazwę, swoje hasło i startujemy. Gdy konto już mamy, wystarczy tylko zalogować się. Aby rozpocząć tworzenie quizu, klikamy Create. Ja w tym momencie wejdę w My Quizzes i pokażę, jak taki quiz już stworzony edytować. Tak? Tak samo będziemy quiz tworzyć, klikając Create. Na początek podajemy nazwę naszego quizu. Moja nazwa to mnożenie, tabliczka mnożenia. Wpisujemy tagi, czyli tak, aby nasz quiz był łatwy do odszukania. Następnie dodajemy pytania. Ja już dodałam 10 pytań. Państwo będziecie wpisywać w tym momencie w tym miejscu pytanie i 4 odpowiedzi, z czego jedną musimy zaznaczyć, że jest prawidłowa. W tym miejscu możemy zaznaczyć czas dla ucznia na rozwiązanie danego pytania. Przechodzimy dalej do kolejnego pytania, do dodania kolejnego pytania. Ja tych pytań dodałam już 10. Gdy pytania dodamy, w zależności od tego, ile pytań chcemy, klikamy Finish. Zapisujemy sobie nasz quiz. W każdym momencie możemy do niego wrócić, możemy go edytować, możemy wydłużyć czas lub skrócić czas na rozwiązanie, zmienić pytanie. W każdej chwili możemy w taki quiz stworzony przez nas z uczniami zagrać. Tak? Możemy go także opublikować, duplikować, czy edytować, czy całkiem usunąć. Gdy chcemy z uczniami zagrać w nasz quiz po zalogowaniu się, klikamy Play, Procept. Następnie uczniowie na swoich urządzeniach powinni wejść na stronę joinquizzes.com i wpisać unikalny kod do danego quizu. Akurat do tej mojej tabliczki mnożenia kod to 02599. Potem, gdy uczniowie wpiszą ten kod, muszą podać swoją nazwę czy swoje imię. Ja jako nauczyciel rozpoczynam grę klikając Start Game. Następnie uczniowie na swoich urządzeniach rozwiązują te 10 pytań w swoim czasie. Uzyskują na koniec informację zwrotną, tak samo nauczyciel ma cały podgląd, na które pytanie odpowiedział dobrze, na które pytanie rozwiązał błędnie. Nauczyciel może zapisać sobie wyniki całej klasy, jak wyszedł quiz, czy które pytanie sprawiło uczniom kłopot. Może nauczyciel w szybki sposób wyciągnąć wnioski, a nawet i uczniów ocenić. Dziękuję bardzo. Joanna Palińska.